Zaklinacz Koni, część druga. I rozdział szósty na stronie 129. Z początku konie hasały wzdłuż i wszerz Ameryki. Milika lat? Nie znam takiego słowa w ogóle nawet. Milika lat przed pojawieniem się człowieka pasły się sztywną trawą. Na rozległych równinach po wielokroć przedostawały się na inne kontynenty po skalistych pomostach, zrywanych potem przez cofające się w lody. Zanim ludzie dostrzegli w koniach narzędzie do zabijania zwierząt, mordowali je same dla mięsa. Te więc poznały ich najpierw jako bezlitosnych łowców. Dzięki malowidłom w jaskiniach możemy zgadywać, jak to wyglądało. Zaatakowane lwy i niedźwiedzie broniły się atakiem, a wtedy ludzie usiłowali powstrzymać je i uśmiercić dzidami. Konie natomiast na atak odpowiadały ucieczką, która mordercza ludzka logika wykorzystała do unicestwiania. Przerażone stada gnano na skraj urwistych przepaści, a zwierzęta zwalały się w nie, o czym świadczą ich pogruchotane kości w wykopaliskach. A chociaż później pomiędzy ludźmi i końmi zapanowały łagodne relacje, to jednak zawsze były one kruche, gdyż w sercach zwierząt nawarstwiło się zbyt wiele strachu, by można go było tak zlikwidować. Od tamtego momentu, w epoce neolitu, gdy udomowiony został pierwszy koń, zdarzało się, że istnieli ludzie, którzy to rozumieli. Potrafili wejrzeć w duszę zwierzęcia i uśmierzyć nalezione tam rany. Uważanych często za czarowników, z którymi zresztą może i byli. Niektórzy odprawiali swoje zaklęcia, używając zbielałych szkieletów ropuch, wyciągniętych wcześniej z potoków przy pełni księżyca. Bywali ponoć tacy, którzy jednym spojrzeniem umieli sprawić, by kopyta zaprzęgu zaryły się w oranej ziemi. Występowali frajerowie cyganie i naciągacze, łgarze i szarlatani. Ci zaś, którzy naprawdę posiedli taką umiejętność, nie obnosili się z nią, bo, jak mówi porzekadło, kto potrafi wygnać diabła, umie go też ściągnąć. Właściciel konia, którego zdobiłeś, może ci uścisnąć dłoń w podzięce, a potem zatańczyć przy płomieniach, które rozpalone zostaną dla ciebie na głównym placu wioski. Wieść przekazywana sobie tajemnie z ust do ust nazywała się takich ludzi zaklinaczami. Wydawało się, że byli to wyłącznie mężczyźni, co zdziwiło Annie, gdy czytała o tym w kręgu światła rzucanego przez lampę w przyciemnionej czytelni biblioteki publicznej. Wydawało się jej, że kobiety powinny lepiej wyznawać na takich rzeczach niż mężczyźni. Wyznawać? Nie wiem czemu. Ślęczała tak godzinami przy długim, lśniącym, mahoniowym stole. Urodzona stosem książek, które już wyszukała, a siedziała tam aż do zamknięcia biblioteki. Dowiedziała się o żyjącym 200 lat temu Irlandczyku, nazwiskiem Sullivan. Jego zdolność do okiełznania oszalałych koni była poświadczona przez wielu. Prowadził zwierzęta w kąt mrocznej stodoły i nikt właściwie nie wiedział na pewno, co się działo z zamkniętymi przez niego wcześniej drzwiami. Utrzymywał, że korzysta tylko z indyjskiego zaklęcia, które kiedyś za cenę posiłku zakupił od wygłodniałego podróżnika. Trudno rozstrzygnąć, czy to była prawda, albowiem sekret zabrał ze sobą do grobu. Wszystkim, czego by pewni byli świadkowie, to był fakt, że gdy Sullivan wyprowadzał ze stodoł konie, nie pozostawał w nich nawet ślad szaleństwa. Niektórzy twierdzili, iż wyglądały jak zahipnotyzowane trwogą. Był także więc John Solomon Rary, pochodzący z Groveport w stanie Ohio, który okiełznał swojego pierwszego konia jako 12-latek. Sława jego talentu rozszerzała się i w roku 1858 został wezwany do Anglii, aby na zamku w Windsorze utemperować konia królowej Wiktorii. Królowa i świta w zdumieniu przyglądali się temu, jak Rary położył ręce na zwierzęciu i skłonił je do tego, aby ułożyło się przed nim na ziemi. Następnie i on się położył, by umieścić głowę na kopytach wierzchowca. Królowa smokała zachwytu i dała Rarowi $100. Ten skromny, cichy człowiek nagle stał się sławny, a prasa domagała się informacji o nim. Zaczęto też szukać najbardziej rozszalałego konia w całej Anglii. Bez trudu udało się takie znaleźć. Okazał się nim ogier imieniem Cruiser, który on gdzieś był najszybszym koniem wyścigowym w kraju. Później jednak wedle informacji, z którymi zapoznała się Annie, stał się wcieloną furią i trzeba mu było nałożyć 8-funtowy żelazny kaganiec. 8 funtów to jest jakieś 4 kilogramy, ok? Aby nie pozwolić mu zabijać bezbronnych stajennych. Właściciele zachowali go przy życiu tylko dlatego, że chcieli go rozmnożyć. W celu jednak odpowiedniego uspokojenia go nosili
się z zamiarem oślepienia zwierzęcia. Na przekór wszystkim ostrzeżeniom, Rary wszedł do stajni, do której nikt wcześniej nie ośmielił się wstąpić i zamknął ją za sobą drzwi. Gdy 3 godziny później wyszedł na zewnątrz, prowadził ze sobą kruzera, nie mającego już na pysku kagańca i łagodnego jak baranek. Właściciele byli tak urzeczeni, że podarowali mu konia. Rary przewiózł go do Ohio, gdzie kruzer zdechł 6 lipca 1875 roku. Czyli to by było 58-75, czyli 13 lat później jakoś. O 9 lat przeżywszy swego nowego pana. Annie wyszła z biblioteki i po chronionych przez masywne lwy schodach zeszła na ulicę. Wokół szum samochodów i odgłos i klaksonów, mroźny wiatr dmący w kanionie pomiędzy budynkami. Ciągle jeszcze miała 3 czy 4 godziny pracy w biurze, ale nie wzięła taksówki. Wolała się przejść. Może zimne podmuchy nasycą trochę sensem historię, o których kotłowało się jej w głowie. Jakkolwiek się nazywały konie, o których czytała, gdziekolwiek i kiedykolwiek żyły, według Annie, wszystkie one miały jeden pysk. Pielgrzyma. To do jego uszu szeptał Irlandczyk, do jego ślepia lśniły za żelaznym kagańcem. Annie czuła, że dzieje się z nią coś, czego nie potrafiła sobie wytłumaczyć, coś rozgrywającego się wewnątrz. Przez ostatni miesiąc przyglądała się córce chodzącej jej po ich apartamencie, najpierw z balkonikiem, potem opierającej się na lasce. Oboje pomagali Grace codziennie, godzina po godzinie, oddając się usilnemu, nużącemu mozołowi fizjoterapii. Puch tej kończyny bolały ich tak samo jak ją. Z medycznego punktu widzenia nieustannie udawało im się odnosić drobne sukcesy, tyle że Annie widziała, iż niemal proporcjonalnie do osiągnięć rozrasta się w jej córce proces pewnego obumierania. Przed wszystkimi. Rodzicami, Elzą, przyjaciółkami, a nawet przed całą armią opłacanych specjalistów i terapeutów. Grace starała się to ukryć poprzez zawziętą wesołość. Annie jednak ją przejrzała. Kilka razy zobaczyła twarz córki w chwilach, gdy ta myślała, że nikt na nią nie patrzy, a wtedy widziała coś więcej. Milczenie. Tak cierpliwy potwór niespiesznie brał dziewczynę w posiadanie. Annie nie wiedziała, dlaczego właściwie życie zamkniętego w zapuszczonym boksie zdziczałego konia mogłoby tak ściśle wiązać się z podupadaniem ich córki na duchu. Nie było w tym najmniejszej logiki. Szanowała decyzję Grace, by nie dosiadać już konia. I w gruncie rzeczy w ogóle buntowała się na samą myśl o tym, że córka miałaby tego spróbować. Kiedy zaś Harry Logan i Liz Hammond powtarzali jej, że trzeba się zmiłować nad pielgrzymem i go uśpić, gdyż jego przedłużana sztucznie egzystencja uniszczyliła wszystkich dookoła, wiedziała, że mają rację. Czemu zatem nieustannie mówiła nie? Dlaczego właśnie wtedy, gdy nakład magazynu przestał rosnąć, 2 kolejne popołudnie spędziła na czytaniu o jakichś dziwakach, którzy szeptali do zwierząt uszu. Dlaczego? Bez tym idiotką? Odpowiadała sama sobie. Gdy wróciła do redakcji, wszyscy zbierali się już do domu. Usiadła za swym biurkiem, Anthony zaś dał jej listę najnowszych wiadomości i przypomniał o porannym spotkaniu, od którego próbowała się wykręcić. Potem powiedział do widzenia i zostawił ją samą. Annie wykonała kilka telefonów, które zdaniem Antoniego nie mogły czekać, a potem zadzwoniła do domu. Od Roberta usłyszała, że Grace właśnie ćwiczy i że wychodzi jej to świetnie. Zawsze powtarzała to samo. Annie poinformowała go, że wróci do domu później, więc niech więc na nią nie czekają i zjedzą sami. Masz taki zmęczony głos, powiedział. Ciężki dzień? Nie. Dużo czasu spędziłam czytając o zaklinaczach. O czym? Opowiem ci później. Zaczęła przeglądać stos zostawiony przez Antoniego dokumentów, ale jej myśli nieustannie powracały do jakichś cudacznych fantazji dotyczących tego, o czym czytała w bibliotece. A jeśli John Rary miał gdzieś jakiegoś praprawnuka, który odziedziczył dar swojego przodka i mógł go użyć w odniesieniu do pielgrzyma? A gdyby tak zamieścić ogłoszenie w Timesie i spróbować go wytropić, poszukiwany zaklinacz. Nie miała pojęcia, ile czasu upłynęło, zanim zasnęła. Zbudziła się jednak gwałtownie i zobaczyła przed sobą stojącego w drzwiach ochroniarza. Dokonała właśnie rutynowego przeglądu pokojów i teraz solennie przepraszał ją za to, że jej przeszkadza.
Eni spytała, która jest godzina, a wiadomość, iż 11, prawdziwie ją zszokowała. Zadzwoniła po samochód, gdy rozpadła się na tym siedzeniu, podczas gdy auto wiozło ją wzdłuż Central Park West. Po świecie sodowych latarni ulicznych zielone drzwi apartamentowców wydawały się bezbarwne. Robert i Grace dawno już spali. Eni zatrzymała się w drzwiach pokoju córki i czekała przez chwilę, aż oczy przywykną do ciemności. Proteza stała w kącie, niczym wartownik, zabawka. Grace poruszyła się we śnie i coś wymruczała. I wtedy Eni z nienacka uderzyła myśl, że być może potrzeba pozostawienia pielgrzyma przy życiu, znalezienia kogoś, kto ukoiłby jego niespokojne serce, wcale nie wiązała się z Grace. Może to chodziło o nią samą? Delikatnie pociągnęła kołdrę na ramię Grace, a potem korytarzem przeszła do kuchni. Robert zostawił wiadomość na wierzchu stosika żółtych kartek. Dzwoniła Les Hammond. Podała nazwiska kogoś, kto może będzie potrafił pomóc. Koniec rozdziału szóstego.